Strasznie mnie prosiliście o ciekawostki o Ramen Gaju. Z racji, że nie jest to tak ważna postać w Naruto, a tylko mocno poboczna, nie ma zbyt wielu ciekawostek. Więc zapraszam na 7 ciekawostek o tej postaci. Imię Tenchi może znaczyć robić makaron rękoma, ale może też oznaczać zabić kogoś gołymi rękoma. Myślicie, że to przypadek? Jest on jedną z postaci, którą poznajemy bardzo wcześnie. W mandze widzimy go już w 144 rozdziale. Jego ulubionym słowem jest rzemieślnik. W trzecim databooku Masashi Kishimoto pokazał, że Tenchi potrafi się też zdenerwować, krzycząc na dwóch nowych pracowników, że ci przykleili kciuka do miski z ramen. W 34 endingu Naruto Shippuden Tenchi zaprasza Naruto na ramen, a ten ucieka, ponieważ jest przyzwyczajony do nienawiści. Jednak wraca i delektuje się ramen. Prawdopodobnie dlatego je tak uwielbia. Jest możliwe, iż to nie Iruka, a Tenchi był pierwszą osobą, która nie traktowała Naruto źle. W tym samym endingu możemy zauważyć, że Hinata już wtedy miała zadatki na legendarną królową łakomstwa, jedząc 12 ramen, gdy Naruto zbiera się na wymioty już przy 7. Jeżeli kogoś to interesuje, to ważył 64 kg, mierzył 170 cm, w Shippudenie ma 47 lat, ponadto urodził się 10 sierpnia, a jego krew to 0. To już na tyle w tych ciekawostkach. Mam nadzieję, że mimo niewielkiej ilości spodobało wam się. Dawajcie propozycje kolejnych postaci z Naruto. Trzymajcie się, na razie, cześć.